Królowa Śniegu. Pewnego razu żyło sobie dwoje przyjaciół, Kaj i Gerda. Byli bezpośrednimi sąsiadami. Oboje uwielbiali kwiaty i zasadzili krzak róży na wspólnym trawniku. Babcia Kaja każdego dnia opowiadała im jakąś historię. Pewnego dnia podczas zimy babcia opowiadała im o Królowej Śniegu. Królowa Śniegu to zła wiedźma. Zmienia ludzkie serca w lód i robi sobie z nich podwładnych. Zatem musimy się strzec Królowej Śniegu. Jeśli tu przyjdzie, rozpuszczę ją nad ogniem i stanie się królową wody. Słyszę czyjś śmiech. Kto to? Ktoś stoi pod oknem? Kaj otworzył okno i wyjrzał, żeby sprawdzić, kto to. Padał śnieg. Coś wpadło Kajowi do oka. A, moje oczy! Zaraz po oku coś trafiło go w serce. O, moje serce! Co się stało, Kaj? Co ci jest? To nie twoja sprawa. Odsuń się. Gerda była w szoku, bo Kaj nigdy wcześniej się tak nie zachowywał. Od tego dnia Kaj zaczął się dziwnie zachowywać. Zaczął unikać Gerdy i odzywał się arogancko. Gerda nic z tego nie rozumiała. Pewnego dnia Kaj wyniósł swoje sanki. Kaj, chodź, pobawimy się razem. Nie, będę się bawił ze starszymi chłopcami. Kaj, jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Dlaczego się do mnie nie odzywasz? Kaj zignorował Gerdę i zaczął jechać na sankach. Gerda próbowała za nim iść, ale Kaj jechał tak szybko, że zaraz zniknął jej z oczu. Rozczarowana Gerda wróciła do domu. Sanki Kaja jechały bardzo szybko. Nagle przed Kajem pojawiła się karoca z białymi końmi i pociągnęła jego sanki. Najpierw Kajowi jazda się podobała, ale po chwili zaczął się bać. Karoca zabrała go do krainy lodu. Kaj zobaczył przed sobą zamek z lodu. Ktoś wysiadł z karocy. To była Królowa Śniegu. Witaj w krainie lodu, Kaj. Zanim Kaj mógł coś powiedzieć, Królowa Śniegu położyła rękę na jego głowie. Jej czar zadziałał i Kaj nie mógł już nic zrobić, tylko pójść za nią. Królowa Śniegu zabrała Kaja do zamku. Gerda czekała na Kaja, ale on nie wracał. Próbowała go szukać, ale nigdzie nie mogła go znaleźć. Nadeszło lato. Gerda postanowiła znaleźć Kaja i przyprowadzić go do domu. Porozmawiała o tym z babcią. Jesteś bardzo odważna, Gerdo. Na pewno ci się powiedzie. Dziękuję, babciu. Weź ze sobą to lustro. Przyda ci się. Gerda wzięła lustro i rozpoczęła podróż w poszukiwaniu Kaja. Odeszła bardzo daleko od domu. Po drodze pytała ptaków, zwierząt, drzew i wiatru, czy widzieli gdzieś Kaja. Ale nikt go nie widział. Mimo to Gerda się nie poddawała i szła dalej. Po przejściu długiej drogi doszła blisko rzeki. Nikogo tam nie było. Gerda pomyślała chwilę i zapytała rzeki. Droga rzeko, proszę powiedz, czy widziałaś gdzieś Kaja? On zaginął. Przez chwilę nikt nie odpowiadał. Była rozczarowana i miała już odchodzić. Ale w tej samej chwili nadleciała mewa i usiadła jej na ramieniu. Mogę ci pomóc, ale najpierw musisz mi coś dać. I ptak odleciał. Gerda pomyślała, że to musi być wiadomość od rzeki. Zdjęła swój naszyjnik i wrzuciła go do wody. Nagle nadpłynęła w jej kierunku łódka. Była pusta. Gerda wsiadła do łódki, a ta zaczęła sama płynąć. Zabrała Gerdę na drugą stronę rzeki. Gerda wysiadła z łódki i znalazła się w ogrodzie. To był piękny ogród z bogactwem kwiatów. Nigdy w życiu nie widziała takiej ilości kwiatów. Gerda bardzo się cieszyła z tego widoku.
ale zauważyła, że żaden z nich nie pachnie. Do Gerdy podeszła nieznajoma. Witaj, mała dziewczynko. Dziękuję. Kim jesteś, moja mała? I co cię tu sprowadza? Jestem Gerda i szukam swojego przyjaciela, Kaja. Widziała go pani? Kaj? O nie, nie wydaje mi się. O, powinnam już zatem iść. Przepraszam za kłopot. Zaczekaj, proszę. Jak mówiłaś? Kaj? Wydaje mi się, że widziałam, jak przechodził jakiś chłopiec. Chodź ze mną, opowiem ci, jak to było. Kobieta podała jej herbatę. Gerda powiedziała, jak zniknął Kaj. Wyraziła swoje obawy co do Królowej Śniegu. Królowa Śniegu! Ta wiedźma! To przez nią wszystkie kwiaty straciły swój zapach. Chcę jej dać nauczkę. Po jakimś czasie kobieta zaczęła czesać włosy Gerdy. Trzymała magiczną szczotkę. Właściwie kobieta chciała, żeby Gerda została z nią dłużej, bo czuła się samotna. Magiczną szczotką usunęła pamięć Gerdy. Gerda zapadła w sen, a gdy się obudziła, nic nie pamiętała. Gdzie jestem? Jesteś ze mną, moja droga, w moim ogrodzie. Magia kobiety nie zadziałała na czystą duszę Gerdy. Jak tylko zobaczyła piękne róże na kapeluszu kobiety, przypomniała sobie o Kaju. Muszę znaleźć Kaja tak szybko, jak to możliwe. Muszę już iść. Kobieta próbowała powstrzymać Gerdę, ale jej się nie udało. Gerda wróciła do łódki i w niej usiadła. Łódka zaczęła płynąć, ale nie wiedziała dokąd. Rzeko, proszę, pomóż mi znaleźć drogę. Ledwie skończyła swą prośbę i przyleciał do niej kruk, wskazując drogę na północ. Gerda podążała za krukiem przez jakiś czas. Płynęła przez zmarznięte morze, aż dotarła do statku. Gerda wspięła się na statek. Czy ten statek zabierze mnie do Królowej Śniegu? Dziewczyna pirat skoczyła przed nią. Zgubiłaś się, dziewczyno? I jesteś na piratkim statku? Gerda powiedziała wszystko o Kaju i Królowej Śniegu. Dziewczynie piratowi zrobiło się jej żal. Nie możesz zabrać Kaja z zamku Królowej Śniegu. Zapomnij o nim. Znajdę go za każdą cenę. Nie zostawię swojego przyjaciela. Właściwie to nie mam żadnych przyjaciół i chciałam, żebyś została ze mną. Ale imponuje mi twoja postawa. Pomogę ci znaleźć twojego przyjaciela. Następnego ranka dziewczyna pirat przyprowadziła Gerdzie renifera. To jest najszybszy renifer w całym Śnieżnym Królestwie. Zabierze cię do zamku Królowej Śniegu. O, dziękuję! Dopadnij tę lodową wiedźmę. Daj jej lekcję życia. Gerda pojechała na reniferze. Po przejechaniu długiej drogi dotarła do Iglo. Poznała tam starego człowieka. Więc przyniosłaś lusterko, prawda? Gerda była zaskoczona jego słowami. Nie wiedziała, skąd stary, mądry człowiek wiedział o lusterku. Wyciągnęła lusterko i pokazała je staremu człowiekowi. Czy to pomoże mi wygrać z Królową Śniegu? Nie, to jest magiczne lusterko. Pokazuje prawdę i tylko prawdę. Potem mądry, stary człowiek powiedział Gerdzie, kim jest Królowa Śniegu. Gdy Królowa Śniegu była małą dziewczynką, była radosna i miła. Gdziekolwiek poszła, kwitły kwiaty. Gdy się uśmiechała, jej oczy świeciły jak słońce. Była jedyna w swoim rodzaju i szczęśliwa. Nazywała się Lina, ale wszyscy myśleli, że Lila była wiedźmą. Dlatego dzieci nie mogły się z nią bawić ani z nią rozmawiać. Została sama i smutna. Wkrótce zaczęła nienawidzić wszystkiego i wszystkich wokół niej. I pewnego dnia wypowiedziała życzenia. Wszyscy, którzy są dla mnie źli, zmienią się w lód.
Potem zbudowała zamek z lodu z dala od wszystkich. Dorastała sama, bez żadnej miłości i radości z życia. Proszę, nie zabijaj jej. Zabij jej złe myśli. Magiczne lusterko ci w tym pomoże. Jeśli uda ci się przypomnieć jej, kim była, możesz ocalić swojego przyjaciela Kaja. Gerda dotarła do zamku Królowej Śniegu. Znalazła Kaja w kącie. Rzeźbił w lodzie. Kaj! Tak się cieszę, że cię widzę! To ja, Gerda! Nie poznajesz mnie? Kaj! Kaj spojrzał na nią, ale nic nie odpowiedział. Nagle Królowa Śniegu pojawiła się znikąd. Jak wszystko inne. Jego serce zamieniło się w lód. Idź stąd! Teraz jest moim sługą! Zostaw go, albo i ciebie zamienię w lód. Kaj, proszę wróć! Tęsknię za tobą! Przyszłam cię zabrać do domu! Chodźmy! Łzy Gerdy spadły na rękę Kaja. Ciepło i uczucie dały efekt. Kaj powoli zaczął sobie wszystko przypominać. Gerda! O, poznaję cię! Wszystko pamiętam! Królowa Śniegu była wściekła i wzięła swoją magiczną różdżkę, żeby przekląć Gerdę. Gerda wzięła lusterko i odbiła zły urok. Przekleństwo zniknęło, a Królowa Śniegu spojrzała w magiczne lusterko Gerdy. To, co zobaczyła, to nie była jej twarz. To była twarz małej dziewczynki. Nagle Królowa Śniegu zmieniła się znów w małą dziewczynkę. Dziękuję wam, Kaju i Gerdo! Dziękuję wam za przypomnienie, kim jestem! Jestem teraz wolna w końcu od złych myśli! Kaj i Gerda pożegnali się z Lilą i powrócili do domu.